wydanie specjalne na antenie telewizji Republika. Witam Państwa bardzo serdecznie i czas na kolejną rozmowę. Maria Koc, senator Prawa i Sprawiedliwości, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Pani senator. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Pani senator, sytuacja od wczoraj związana z wydarzeniami w Przewodowie, w miejscowości Przewodów, rzeczywiście jest bardzo dynamiczna. Na razie mamy taki komunikat z ust właśnie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, że najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku, że Ukraina po prostu chciała się bronić przed zmasowanym atakiem rakietowym dokonanym przez Rosję. Co do jednego na pewno się zgodzimy, że tutaj winnym tej tragedii jest Rosja, bo gdyby nie inwazja bandycka, i gdyby nie ta inwazja właśnie Władimira Putina na Ukrainę, do tej tragedii by nie doszło. Ale co dalej? Pani redaktor, no niewątpliwie przecież no wczoraj miał miejsce największy zmasowany atak rakietowy na terytorium Ukrainy. Rosja przegrywa wojnę konwencjonalną na wschodzie i na południu Ukrainy. Musi się wycofywać z miejsc strategicznych dla niej, jak chociażby z Chersonia. Więc no, w takim akcie desperacji, złości i odwetu zaatakowała wczoraj cele na całej Ukrainie rakietami i niektóre z tych punktów, w które chciała uderzyć, znajdowały się tu przy polskiej granicy. To były węzły kolejowe, to była infrastruktura energetyczna. No i oczywiście my jesteśmy krajem przyfrontowym. No i takie sytuacje są w jakiś sposób, w ten fakt, że jesteśmy krajem przyfrontowym, a tuż za naszą granicą ma miejsce wojna, no to musimy się liczyć, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. Mam nadzieję, że to była pierwsza tego typu sytuacja i więcej już ich nie będzie. Mam też nadzieję, że ta wojna będzie się zbliżała ku końcowi, bo Ukraina rzeczywiście czyni postępy. Zachodni świat, wolny świat jest zdeterminowany do tego, aby pomagać Ukrainie, aż przegoni ona ze swojego terytorium Rosjan, no i aż tę wojnę po prostu wygra. Więc co dalej? Myślę, że trzeba zachować spokój. Trzeba oczywiście śledzić nasze niebo, trzeba oczywiście współpracować też ściśle z NATO, ale zachować zimną krew, nie dać się też sprowokować. Właśnie, pani senator, bardzo dobrze sobie zdają sprawę, że mogą wywołać w pewien sposób strach, niepewność, podzielić nas. Musimy tego uniknąć. Ja będę kontynuowała ten wątek. Ta dezinformacja i rosyjska propaganda, ona na wielu polach właśnie chce działać, jest rozsiewana. Dziennikarze prorosyjscy oczywiście również powielają różne informacje. Czy ta sytuacja może być wykorzystywana przez właśnie rosyjskich troli albo przez rosyjską agenturę do próby skłócenia polskiego i ukraińskiego narodu? No, ja myślę, że tak, pani redaktor. Jestem przekonana, że zanim jeszcze wojna wybuchła, to już wielu ruskich troli, agentów działało na polu skłócenia Polski i Ukrainy, a w momencie, kiedy wojna wybuchła i Polska okazała się najbliższym sojusznikiem Ukrainy, to myślę, że jeszcze bardziej wzmogli oni swoją działalność. Na pewno Rosjanom zależałoby, żeby w pierwszej kolejności skłócić Polaków z Rosjanami po to, aby po prostu Polska przestała pomagać Ukrainie. Rosja wie, że gdyby w Polsce był rząd taki, jaki był w naszym kraju w 2014 roku. Gdyby Ukraina, tak jak w 2014 roku, nie uzyskała z Polski żadnej pomocy, to pewnie Ukrainy już by nie było. Rosja by stała na granicy, przy granicy z Polską i z wymierzonymi w naszą stronę lufami czołgów. Ale że Polska stanęła po stronie Ukrainy i stała się ambasadorem ukraińskiej sprawy na świecie, w Europie i na świecie, to Rosjanie z tego powodu są no, oczywiście bardzo niezadowoleni i też obrali sobie nas za punkt, za taki cel, tak? No, nie militarny, ale właśnie taki cel
takie pole do dezinformacji, do skłócania nas z Ukraińcami, ale też, też nas wewnętrznie. Myślę, że bardzo duża część tych sporów wewnętrznych, które się w Polsce toczą, służą temu, żeby podzielić nasze społeczeństwo, żeby je zdezinformować, żeby napompować je złymi emocjami. Niektórzy politycy opozycji niestety wpisują się w ten scenariusz. No właśnie, pani senator, bo ja już tutaj wczoraj czytałam wiele oczywiście napawających nadzieją tweetów polityków opozycyjnych, którzy również apelowali i mówili, że w tym temacie, w tej kwestii bądźmy zjednoczeni i apelujemy o spokój, ale już dzisiaj z kolei można przeczytać wiele wpisów, chociażby na temat tego, że jest zła komunikacja rządu z obywatelami. Jak pani się do tego odniesie? No tak, wczoraj chociażby Donald Tusk mówił, że no bądźmy tutaj solidarni i tutaj wszyscy musimy mówić jednym głosem, ale, tak? No już to ale się dzisiaj pojawiło, że właśnie brak komunikacji, że za długo rząd zwlekał z przekazaniem informacji. A znowu na Zachodzie politycy mówią, że polski rząd zachował się wzorowo, że w sposób bardzo umiejętny przekazywał te informacje, tak żeby nie siać dezinformacji, i żeby nie eskalować całej sprawy. Bo to łatwo byłoby powiedzieć od razu, stanąć przed Polakami i powiedzieć, słuchajcie, wybuchły jakieś rakiety, pewnie to są rosyjskie rakiety, jeszcze nie wiemy, no ale pewnie jest tak. No tego nie można zrobić. Po pierwsze dlatego, że trzeba tę sprawę bardzo dokładnie zbadać, bo gdyby to była jakaś prowokacja, to też wobec takiej prowokacji należałoby też przyjąć jakieś konkretne stanowisko. A czym innym jest prowokacja, świadome uderzenie na terytorium Polski, a czym innym jest to jakieś nieszczęśliwe wydarzenie, które wydaje się w dużej mierze, bo o tym mówią też nasi politycy rządzący, ale też o tym mówi szef NATO, że było to nieszczęśliwe wydarzenie, że te pociski nie były kierowane w stronę Polski, tylko one po prostu albo nie trafiły w cele, które sobie ustanowiły po stronie ukraińskiej, albo był to element przeciwrakietowy ukraińskiej obrony, więc który też no, po prostu w jakiś nieszczęśliwy sposób nie zareagował tak, jak powinien, znaleźć się po naszej stronie. Ale wiemy, że to był nieszczęśliwy wypadek, a nie świadoma prowokacja. A gdyby to była świadoma prowokacja, to tutaj też trzeba się zachować inaczej niż w takiej sytuacji. Więc pani rząd senator musiał ważyć słowa, musiał rozstrzygnąć tę sytuację po to, żeby też w Polsce nie wywoływać paniki. Łatwo jest wywołać panikę, a potem jest ciężko nad nią zapanować. Dziwię się, że politycy opozycji tego nie wiedzą. Właśnie przed chwilą premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że dzisiaj potrzebna jest jedność i spokój, ale jeszcze wcześniej też mówił wraz z prezydentem Andrzejem Dudą, że to jest nieszczęśliwy wypadek, że najprawdopodobniej to był system, ten pocisk jest, spadek tego pocisku jest efektem właśnie przeciwdziałania przeciwko zmasowanemu atakowi rakietowemu ze strony Rosji. Pani senator, czy teraz będziemy czekać na jakieś informacje z Ukrainy, czy właśnie na jakieś słowa Wołodymyra Zełenskiego, który już wczoraj poinformował, że złożył kondolencje w trakcie rozmowy z naszym prezydentem? Tak, prezydent Zełenski złożył kondolencje, wyraził ubolewanie, że Polska no, rykoszetem oberwała w tej wojnie, tak, bo to były działania kierowane na terytorium Ukrainy, ale no niestety przedostały się na naszą stronę. Myślę, że stronie ukraińskiej, tak jak i stronie polskiej, będzie zależało na dokładnym wyjaśnieniu tej sprawy, a to wyjaśnienie jest możliwe, bo przecież samoloty NATO, które patrolowały przestrzeń nad Polską, zarejestrowały trajektorię lotu tego pocisku, więc będzie można doskonale pewnie prześledzić, skąd on leciał i przeanalizować, dokąd miał polecieć, a co się stało, że poleciał w inne miejsce. No pewnie to trzeba chwilę czasu na wyjaśnienie tej kwestii, po to, żeby nie rzucać słów na wiatr i właśnie nie dezinformować, tylko jeżeli mówić, to mówić już o konkretach, bo sprawa jest bardzo delikatna, wielkiej wagi i myślę, że Polacy też nie chcą być okłamywani, czy też nie chcą, aby dywagować w tej kwestii.
tylko chcą rzetelnych informacji i są w stanie poczekać chwilę na to, aby te rzetelne informacje podparte już jakimiś dochodzeniami były po prostu im przekazane. Chociaż można właśnie już zauważyć w internecie, że niektórzy chcą właśnie ponaglają chociażby prezydenta Ukrainy. No, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy komunikat musi być, każde słowo kierowane do obywateli muszą być z rozwagą kierowane. Oczywiście, że muszą być kierowane z rozwagą, bo my jesteśmy krajem przyfrontowym i nasze społeczeństwo też sobie zdaje sprawę z niebezpieczeństw. I my nie potrzebujemy tutaj paniki, tak jak powiedziałam wcześniej, bo gdybyśmy na przykład, gdyby prezydent, premier zachowali się tak, jak tego chciała opozycja, że wychodzą od razu i mówią, no pewnie to były rosyjskie rakiety, nie wiemy co to było, ale może. No Polacy mogliby zareagować w sposób właśnie taki, że okazaliby jakieś zaniepokojenie, lęk. Może mogłoby się okazać znowu, że ruszyliby na stację paliw, do sklepów. Znowu by się zaczęła ta panika, która wybuchła w momencie, kiedy wybuchła na Ukrainie wojna, czy kiedy pojawiła się u nas epidemia koronawirusa. Wtedy oczywiście złotówka od razu kupuje w dół. To ma też różne gospodarcze konsekwencje. Więc no, szanowni państwo, trzeba ważyć słowa. Sprawa musi być dogłębnie przebadana, ale na chwilę obecną wiadomo, że był to nieszczęśliwy wypadek. I w tych kategoriach należy po prostu rozmawiać. Oby takich wypadków więcej nie było i na pewno warto też rozmawiać z ukraińską stroną, no, w jaki sposób też zabezpieczyć się w tej strefie przygranicznej, żeby Ukraińcy, nawet jeśli się bronią, jeśli to był jakiś element ich obrony przeciwlotniczej, no to żeby po prostu więcej takich błędów czy takich sytuacji nie było. Bardzo pani dziękuję za ten komentarz. Maria Koc, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Miłego popołudnia życzę. A ja dziękuję naszym widzom za wspólne popołudnie. Cały czas przypominam, dobre źródła informacji to oczywiście strony rządowe i tam proszę sięgać, ale również po informacje proszę sięgać na portal telewizji Republika TV, republika.pl. A już za chwilę kolejna część programu Wolne Głosy Zagranica, a tam Michał Trześniewski i jego gość.